Siemanko! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś nagrywam prognostyk jutrzejszego meczu Polska-Niemcy. Bardzo trudnego i bardzo ważnego meczu dla naszej reprezentacji. Gramy z Niemcami na wyjeździe. Niemcy będą zdeterminowani, żeby z nami wygrać. Postanowiłem więc nagrać taki właśnie prognostyk w FIFA 15. Najpierw sprawdziłem, jakie składy, jakich zawodników powołał Joachim Löw i Adam Nawałka. I takich samych zawodników umieściłem w drużynie, w drużynach w FIFA. Ustawiłem również najlepszych zawodników na danych pozycjach, jacy są w obu reprezentacjach. Myślę, że takie składy właśnie wybiegną na pierwszą połowę tegoż meczu. Tak więc zagramy ten mecz na poziomie legendarnym. 6 minut, jedna połowa, nie będziemy dawać więcej, bo to nie ma sensu. Tu widzicie skład reprezentacji Polski. No i zaczniemy ten mecz. Założyłem sobie nawet słuchawki, żeby lepiej się wczuć w klimat tego spotkania. Na pewno będzie bardzo ciężko. Skład reprezentacji Niemiec możecie zobaczyć, tam u dołu ekranu się przesuwa. No i gramy! Dam od razu defensywny... Dam od razu defensywę. No będzie ciężko. Niemcy są bardzo szybcy. Wiemy, jak grają. Piłka do Lewandowskiego. Będzie to pierwszy atak Niemców. No, Niemcy tracą piłkę. Tu optymistycznie chciał przejść teraz Niemiec naszą obronę. Wstawiłem Karola Linettego obok Grzegorza Krychowiaka. Uważam, że on tam się naprawdę się dobrze będzie nadawał. Linetty. No Linetty, trochę za wolna teraz reakcja. Uwaga, Kuba Błaszczykowski. Błaszczykowski. Świetnie teraz przeszedł Lewandowski, ależ fatalnie przestrzelił teraz Robert. Lepiej to można było wykończyć. Mógł strzelać lewą nogą, uparł się przy tej prawej. No jak ten mecz będzie wyglądał? Czy Niemcy od razu strzelą bramkę i postawią warunki? Czy nasza drużyna trochę chociaż pogra? Uwaga! Lewandowski! Dlaczego? Dlaczego on zagrał rękami? Dlaczego? Piłka mu się odbiła od rąk, sędzia niech wizże. Fatalnie to zrobił Robert. No takie okazje trzeba wykorzystywać, panie Robercie. No teraz szybko zagrali Niemcy, uwaga! Bo będzie Mario Götze! Dobrze teraz szukała. Błaszczykowski. Jedyne czego zapomniałem zmienić to... że kapitanem powinien być Lewandowski, a nie Błaszczykowski, ale w FIFA myślę, że to nie robi żadnej różnicy. Wszystko inne praktycznie się zgadza. Krychowiak. Kryci są nasi zawodnicy. Niemcy świetnie kryją naszych reprezentantów. No uwaga, bo teraz Royce. Dobra reakcja teraz naszych zawodników. Uwaga, piłka do Grosickiego. Grosicki. No. Uwaga, Götze! Ale Szczęsny, ale świetno, teraz parada Wojtka Szczęsnego. No jakby chociaż 0-0 było w tym meczu. Ja nie muszę tutaj wygrać, to chodzi o prognostyk. Trzeba wczuć się w to spotkanie. Na razie ten mecz wygląda bardzo podobnie jak ten w Warszawie. Niemcy dominują, my staramy się pojedyncze kontry wykonywać. Ale Wojtek Szczęsny! Dzieje się pod naszą bramką bardzo dużo. Niemcy są niesamowicie niebezpieczni. No gra jest trochę szarpana, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Ale póki co... jakoś tam dajemy radę. Uwaga! Jędrzejczyk teraz... No, ale do piłki trzeba podchodzić, panowie! Lewandowski teraz dobry dribbling. Robert Lewandowski. Lewandowski teraz wzdłuż pola karnego Niemców. Lewandowski, czy poda? Ależ fatalnie to wykonał. Nie, odbiła się piłka od reprezentanta Niemiec. No i trzeba bronić. Świetnie, Linetty.
no nie jest źle. Nie gramy źle, ale jeden błąd i może być bramka dla reprezentacji Niemiec. Tak będzie w prawdziwym meczu. To nie będzie łatwe. Faul teraz na Jędrzejczyku. Widzimy, jak jest ciężko. Maga Lewandowski. Świetnie teraz. Ale Niemcy nie dadzą się zrobić na takie podania. Powiem wam, że komentowanie w ten sposób tego meczu naprawdę wykańcza. Serce mi bije jak oszalałe, jakbym oglądał prawdziwy mecz. Ale tak ciężko jest być skupionym na takim poziomie trudności. Uwaga, Szczęsny! O! Tu naprawdę idzie umrzeć przy takim meczu. Szczęsny, dobrze, teraz Wojtek. Tutaj do Grosickiego. O, ale Grosicki, no tak piłka nie może odskakiwać. Bardzo słaby punkt reprezentacji Kamil Grosicki w dzisiejszym meczu. No teraz się zrehabilitował, odbił piłkę. No, faul na linę, na Miliku oczywiście. Nasi bardzo leniwie grają. Ważne, że nie przegrywamy. To jakoś mi się udaje, ale uwierzcie mi, jest bardzo, bardzo ciężko. No bo takie właśnie błędy robią nasi zawodnicy. Nie trafiają w piłkę. Robią jakieś dziwne ruchy. Uwaga! Grosicki, ale to dla Neuera to jest woda na młyn. Takie strzały. No pierwsza połowa się skończyła. Mamy większe posiadanie piłki i dokładność podań, strzałów również, czyli statystyki na korzyść Polaków. To niespodziewanie, jak będzie w drugiej połowie. No, za wolna reakcja teraz Łukasza Piszczka. Mario Götze, ale broni Szczęsny. Milik. No wejście od tyłu w Milika, sędzia nie gwiżdże. Szybko, szybko poruszają się Niemcy, uwaga! Jest gol! Tracimy bramkę! Fatalna teraz obrona naszej reprezentacji i niestety ja tu nie miałem wpływu na tę akcję. Tutaj po prostu doświadczenie Niemców, ja mogłem mieć jedynie szczęście, że nie trafi. Ale uwaga, bo natychmiastowa odpowiedź Roberta Lewandowskiego! Nie ma bramki! Świetna obrona Niemców. Mówię, to jest jeden minimalny błąd. Jeden zryw reprezentacji Niemiec, to jest natychmiastowa bramka. Tutaj nie ma możliwości, żeby kalkulować. Tu trzeba natychmiast reagować. Tak gra reprezentacja Niemiec. Wybij to Kuba, ale nie w ten sposób. Fatalne błędy teraz reprezentacji. Za wolne ruchy naszych reprezentantów. Fatalnie. Im bliżej końca meczu, fatalnie to wygląda. Niemcy usypiają naszą reprezentację taką grą. Uwaga, Szczęsny. Lewandowski. Grosicki. Tu trzeba czegoś więcej, żeby wygrać z Niemcami. No w obronie to ja już gram całym sobą, już normalnie nie mogę wytrzymać tego naporu. No, Grosicki. Oj, trzeba będzie zmienić Kamila Grosickiego. Niestety, fatalna gra tego zawodnika. No, on się kompletnie nie nadaje do naszej reprezentacji z taką grą. Wejdzie również Zieliński i od łowca tutaj damy. Daję Zielińskiego, dałbym Mile, ale Mila jest bardzo wolny i nie wiem, czy to zda sprawdzian z Niemcami. Tu trzeba być szybszym. Jak najszybszym. Trzeba wyjść do przodu. No niestety, narażam się w tym momencie na kontry. Ale trzeba coś zrobić. Uwaga, może coś teraz. Błaszczykowski! Błaszczykowski jest! Jest! 1-1! Brawo teraz! Asysta Milika!
Jest strzał! Jest bramka kontaktowa! Teraz to utrzymać! Albo postarać się jeszcze wygrać! Uwaga, mamy piłkę znowu, gubią się teraz chwilę Niemcy. Trzeba to wykorzystać, dopóki Niemcy są w lekkim szoku, ale teraz źle zagrałem. Robią zmianę Niemcy. Serce bije mi jak oszalałe. Bardzo chciałbym wygrać ten mecz naszą reprezentacją i żeby ten prognostyk był pozytywny. Ale jest ciężko. Dobrze teraz. Ale Robert nie przejmie tej piłki. No, obrona! Nasi zawodnicy nie nadążają za Niemcami. To źle wróży! Jak pozostać skupionym w takim meczu, gdzie jest tak ciężko? No, Zieliński teraz źle. Był spalony. No, wstawiłem Zielińskiego, ale on popełnia strasznie dużo błędów. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Krychowiak jest niesamowicie zmęczony. Wojtek Szczęsny łapie piłkę. Glik. Teraz. Praktycznie żadnej kontry nie można wykorzystać. Tak grają Niemcy, że natychmiast psują nasze akcje w zarodku. Uwaga, może teraz Rybus. Rybus! No, za wolno. Brak koncentracji, to jest właśnie ta zguba naszej reprezentacji. Ale jest remis, jest 1-1. To byłby wspaniały wynik, gdyby do czegoś takiego doszło. Oczywiście nie gramy do grywki, zakończymy mecz remisem. Udało mi się nie przegrać, to jest naprawdę wielka rzecz. No i co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że ten mecz nie będzie aż tak nerwowy, że nasi zawodnicy będą uspokajać grę. Chciałbym, żeby ten prognostyk był bardziej optymistyczny, żebyśmy wygrali ten mecz, żebym ja wygrał ten mecz. No ale nie ma tego złego. No i pozostaje tylko życzyć powodzenia naszym reprezentantom, żebyśmy znowu brylowali, żebyśmy znowu wygrali z tą reprezentacją, co będzie niesamowicie, niesłychanie ciężkie. No i dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!